Jeszcze raz, jest to mecz Anexis kontra Keita. Także mamy bany i piki. Shen. Został zbanowany Shen przez Anexis. Panuje Shen. I patrz, warto zauważyć fakt taki, że gramy na Nordiku, więc konta Anexis są z takimi innymi nazwami, to tak, są znowu, tak zwane smurfy. Znowu możemy się spodziewać placeholderów tak, tak zwanych, czyli postaci, które mają przytrzymać miejsce na inną postać, bo mogą ich nie mieć na koncie po prostu, czyli mogą sobie przytrzymać miejsce jakąś inną postacią. Na przykład pikną Heimera i mówią, to jest Hekari. Dokładnie tak, wtedy jest ten pik zgłaszany do przeciwnej drużyny, tak, oni wiedzą, co i jest oni pikowane. Piszą mi tutaj na czacie, ja też o tym wiem i staram się wam to jak najszybciej powiedzieć, jak tak szybko, jak tylko dostaję informację. Mamy takie o, i z drugiej strony poszedł ban na Katarinę. Wiesz, czemu poszedł ban na Katarinę? Oczywiście, że tak. To jest main over Poła, jeden z jego mainów, bardzo lubi nią grać, grał ją w ostatnim meczu na MYM w EMS-ie. Także o tym też warto wspomnieć. O, Jarvan został zbanowany przez Anexis. Groźny dżungler, Jarosław Polskę zbaw. Jarvan, jak to Veggie mawiał. Dokładnie. No i czekam na kolejny Jarvan. Czekam na kolejny ban Keita Gaming. No i pytanie, czy kolejny na przykład ban właśnie na Overpoła? Pytanie, może spróbujmy właśnie może innego właśnie zawodnika odbanować, zoutbanować właśnie trzema totalnie banami na mida. No wtedy Overpoł będzie miał no nieco trudniej, tak? Jeżeli ma się dobrze rozegrane dwie postacie. Oj, tu im czasu na bana brakło, a jednak zdążyli. Jednak Zajra na ostatnią chwilę. No, Leo tą Zajrą coś tam grywał, ale aczkolwiek wiemy, nie jest to Leo. Jego... Ja wiem, czy Leo zagra. My wiemy, wy się za chwilę dowiecie. Prawdopodobnie będzie chyba, niespodzianka chyba, że jest to pik zostawiony na, wiesz, jakąś sytuację 1-1 i wówczas wtedy, może nie akurat na pierwszą grę. Nie, on chyba mówił, że będzie starał się tym grać jak najwięcej, a przynajmniej... Nie, on mówił, że na pewno będzie chciał z tym zagrać jak najszybciej, o. Także może nawet teraz zobaczymy ten pik niespodziankę ze strony Leo. Jest również ban na Jace'a. No cóż, Jace mocny, Jace jest zawsze strong, on ma połka, ma też dobre wejście all-in stosunkowo do tego, jak mocnego ma połka. Dla mnie Jace zawsze się kojarzy z takim late połkiem, właśnie tylko Nidala chyba moim zdaniem tak jakby, oj, Twisted Fate pikowany mocno. Overpoł przypadkiem nie mówił przed... Nie Overpoł, przepraszam, to Czaro mówi, że uwielbia Twisted, Twisted Fate. Fate że Twisted Fate ma wszystko. Tak. Ma CC, daje wizję, może daleko skakać i robić dobre gęgi, ma push i to jest... To i ma jeszcze dobry lining sustain, no bo może sobie odnawiać manę, prawda? Tak. O tyle, że nie może sobie odnowić HP, no ale kupuje tam te czerwone poty i to wystarcza. Okej, okay, tutaj chyba troluje tym Teemo i Fiddlesticksem. Podejrzewam, że te chyba. Piki będą raczej zmienione, chyba że są... Nie, no to są ich główne konta, więc to nie są... To nie będą raczej placeholdery. No ale zobaczymy, jeszcze momencik, kolejny... Znaczy 25 sekund im zostało na zlokowanie tych postaci, więc prawdopodobnie przed ostatnią sekundą wybiorą te właściwe postacie. Tak, jak na razie trolują. Ale strasznie w Brazylii były trole z Teemo popularne. Tak, to bo, tak. Bo ludzie mieli taką dużą wywieszkę, get pose, get Teemo i wszyscy trollowali, że pikną Teemo albo Mordekaisera. To tak. Znaczy, generalnie wiesz co, raz byłem na LANie pewnym, gdzie... Oj, mamy Rambla i Nocturna, o, widzisz, zmienili na piki właściwe. Rumble, no niesamowicie groźny topper, to jest... No i niesamowicie bestia. Wymiatająca postać, jeżeli chodzi o teamfighty. Equalizer. Ma mega mocnego slowa, tak. I naprawdę duże obrażenia. Jeżeli Equalizer zostanie rzucony gdzieś powiedzmy na teamfighcie, właśnie w dżungli, gdzieś gdzie jest ciasno i zostanie rzucony przynajmniej pod trzy osoby, to jest taki damage, to jest slow. Jeszcze do tego to jest bardzo fajna możliwość łapania jakikolwiek czempionów, więc super, super pick. No i mamy Evelynn oraz Caitlyn. Evelynn można grać zarówno na midzie, jak i w dżungli, no ale mamy Teeva, więc to Teeva raczej będzie na midzie. Ewka teoretycznie mogłaby iść też topa, ale chyba będzie to dżungla. Jeżeli by została piknięta, byłaby to dżungla w ten Ewka sposób. Dżungli jest pod tym względem ciężka, że ją trzeba kontrować pink wardami w pewnym sensie. Or a jednak mamy jest Fiddla. To jest... I to jest... wydało się. No. Już, słuchajcie, już wiecie, co to jest za Fiddle. Leo grał tą postacią ostatnim razem chyba na IEM-ie którymś? Dawno na temu, Dreamhacku. Albo na Dreamhacku. Albo na IEM-ie, albo na Dreamhacku. Chyba na Dreamhacku, którymś jak jeszcze grał w szeregach swojego Dobra. Byłego zespołu. Przypomnę sobie zaraz nazwę. W każdym razie wracając z naszych pików i banów. Więc mamy AD Carry Caitlyn razem z supportem właśnie Fiddlestickiem, tak? Czyli bardzo duży poke. Duża ilość CC, bo jest i pułapka od Caitlyn, jest siatka od Caitlyn, która slowuje, jest Fear od Fiddla, jest Silence od Fiddla. No i Caitlyn będzie się lifestealować, przez swój daleki zasięg zawsze jakoś tam wylifestealuje z tego creepa, a Fiddle zawsze może go zdrainować, więc sustain też się powinien zgadzać. Generalnie problem z Fiddlem jest taki, że jeżeli ma ping warda i postawi w krzaku, ma szósty level, to może w każdej chwili po prostu wyskoczyć. Ale no. Popatrz, Keita odpowiednio zareagowała, bo Nami plus Draven, jeżeli Fiddle da się tylko trafić, jeżeli da się trafić ze stuna, jeżeli podskoczy do góry, to ginie. Dokładnie tak. Bo Fiddle, jedynym disadvantage, jedyną wadą Fiddla taką poważną jest to, że jest bardzo miętki.
No dokładnie tak, widzimy właśnie wzięta bariera na Dravena, jest z nami i tak jak mówiłeś, nami, jeżeli jest ograna bardzo dobrze, gdzieś w dwójce graczy na botlanie, są dobre takie między sobą kole, wymiana taka, wiesz, informacji jest płynna, gdzie synchronizacja. Mówi, tak, mówi, rzucam ci bańki, nie, bo ona rzuca te takie, ja to tak nazywam, banieczkami, że się strzela banieczkami wolnymi. Jeżeli to jest dobrze wszystko wytimingowane, to jest niesamowity burst, jeszcze tego to jest Draven, tak, to już w ogóle ciekawy pick. No i prawdopodobnie Keita pikuje Ryze, ostatni pick na mida, z tego co widzę. I FK, tak jak mówiliśmy, jest na dżungli, no tam nie dokończyłem, tą cebałką, FK... Tak, oni trolują oczywiście, ale chodzi mi o to, że kontrowanie FK w dżungli pinkami, jedynie jeżeli jesteś na botlane, jeżeli za mocno spuszujesz. Tak, jeżeli... Inaczej, nie ma co zaczynać z zielonymi wardami. Raz popełniłem taki błąd na solo queue, że z przyzwyczajenia sobie kupiłem zielonego warda, trzecia minuta tak myślałem, po co ja tego warda kupiłem, skoro gram na Evelynn? No to... Ostatnią osobą, która pokazała coś nad tą postacią na turnieju, mówię tutaj o Ewelinie i na takim większym turnieju był Svenskeren, który na LCS-ach nią niesamowicie zamiótł przeciwników, niesamowicie nasnowbalował się, najadł się tą Ewką, był po prostu mega gruby i chodził po mapie i wszystko gosił. No tak jak mówisz, no to jest no, potem ciężko to już potem ogarnąć drużyną, w ogóle to musi być fokus w parę osób, tak, na taki target. Ale to za moment będziemy zaczynali. Jeszcze raz powtarzamy, że gra Anexis na Keita Gaming. Tam się ktoś śmiał, że jak to mówi, nie Keita, tylko Bieda Gaming, tak? Znaczy to jest tak, takie śmiałe, ale ja osobiście uważam, że to nie można tego nazwać Bieda Gaming, bo jednak dostali się do tej czwórki półfinałowej. Czwórki najlepszych polskich zespołów, jak to jest patrzeć. Wielki wyczyn i to jest Pro Series, tak? To nie jest jakieś Go for LOL, gdzie jest drużyna po prostu, chodźcie, zagramy sobie w niedzielę mecz, tylko to są ludzie, którzy są już tak naprawdę ograni, więc to już jest wyczyn. To już jest pewne osiągnięcie, które można tam gdzieś sobie wpisać w CV. No dokładnie, w CV, jeżeli CV szuka gracza. Się kolejnej organizacji na przykład. No bo jak się składa, to ja to mogę powiedzieć jako były gracz, bo też grałem teamowo, też grałem competitive, że jeżeli się składa teamowe, że tak powiem, oferty do różnych organizacji, to należy wpisać swoje osiągnięcia. Właśnie nawet Go for LOL się wpisuje. Tu zajęliśmy to miejsce, tu zajęliśmy to miejsce, tu graliśmy na tych, poszło nam tak, tak i tak. No dokładnie tak, to jest pewien wyznacznik. Więc potem też jest coś takiego jak CV teamu. Warto to wpisać. Jasne, właśnie to jest... do tych swoich referencji. Tak jak mówisz, jak się potem szuka sponsorów czy czegokolwiek, to oni potem patrzą właśnie na to. Tak, tak, także mamy tutaj jeszcze raz składy wymienione. Może przypomnę, że tutaj ze strony Keita mamy... No, jeżeli chodzi o Anexis, to pamiętajmy, że to nie jest Witcher, tylko Wicher. Wicher. Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o Keita, bo to jest Keita. No tak, bo jest... Więc tak, mamy Keriona, Wichera, Akiego, Giga oraz Barta. Aha, bo mamy, widzę na streamie troszkę grafiki na opak. Ale tak, to jest nieważne. Coś, myślę, tutaj że się kto, coś każdy, poprzestawiało. Każdy ogarnia. Z prawej strony mamy Anexis, z lewej z Keita, dla tych, którzy nie przyczaili. I Wicher to nie jest Witcher, tylko Wicher. Wicher, jak Wicher. Wiatr. Wicher. Cześć Witcher. Nie, mów mi Wicher jak wiatr. Tak wiesz. O, już mamy poprawione. I proszę bardzo, ładnie, kurczę, Biker. Ale mamy najszybszych grafików w mieście, stary. Tak, Biker to jest świat. Mistrz tutaj makro. No jest, no, nami Draven. To mi się wydaje, że to będzie główne miejsce, ale ta kontra Evelynn, bo zauważ, że granie Dravenem wymusza takie granie troszkę agresywne. A Evelynn lubi, jak przeciwnik tak gra, ale oni wezmą pinki na bank. Nie, no bo tak jak mówię, top nie ma co zaczynać z wardem, mid nie ma co zaczynać z wardem, no chyba, że z pinkiem, a pinka ciężko kupić. Można sobie kupić pinka, przedmiot na regenerację many i troszkę potów. O, tak można zrobić. Tak można zrobić, dokładnie tak jak mówisz. W przypadku Ryza na przykład, no nie? Ping jest drogi. Ale za momencik się okaże, kto tu wygra. Jeszcze mamy chwilę delaya. Już tutaj zawodnicy prawdopodobnie ładują się ekrany. Ja przypominam, że no mamy tego 3-minutowego delaya, żeby nie było jakiegoś ghostowania czy spektowania. Żeby nie gry. Słyszeli, jak ze studia krzyczymy podczas teamfightów. Dokładnie. Albo podczas, a będzie leciał na gęga. Tak, tak, bingo, Evelynn, okay. Nie, nic takiego nie będzie. Jakbyśmy mieli klienta turniejowego, to by tego delaya nie było, ale myślę, że... Tak jest, w przyszłości ten klient też się pojawi. To tak, są takie spokojnie. Niuanse najmniejsze, najmniej ważne. To jest najmniejszy ważne, problem. Tak? Grunt, żeby wszystko wam płynnie, ładnie chodziło, żeby jakość przekazu, jak i jakość tego, co mówimy, była odpowiednia dla was. I staramy się jak najbardziej wasze oczekiwania spełniać. Uwierzcie, mi dajemy z siebie 120%, kiedy tu jesteśmy. No staramy się. Bardziej niż na transmisjach w domu, bo jesteśmy w końcu w studiu, w garniakach. Słuchajcie, jest to oficjalny event. I staramy się zrobić tak, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, żebyś tego przyjemnie słuchało. Dokładnie tak jak Disu powiedział, tu wszystko robimy na 120%, 130%.
Tak, nie ma tutaj po prostu leżakowania, siedzimy cały dzień, dla was kastujemy od rana do wieczora, żebyście w ten niedzielny właśnie dzionek mogli sobie spokojnie spędzić czas przed... Tak jak właśnie to Pudzian powiedział, pytali się go, co zrobić, żeby być najlepszym, a on mówił zawsze, trzeba dawać siebie 120%. Tanie skóry nie sprzedał, tak? A później tanie skóry nie sprzedał, no ale wczoraj mu nie pykło tak swoją drogą. No ale dobra, miejmy nadzieję, że naszym zawodnikom tutaj pyknie i że będziemy mieli fajny, naprawdę fajny pojedynek. W końcu widzimy coś nowego, widzimy Fiddla, który był, no on miał, był chwilkę grany, był jakiś czas grany, ale nigdy nie był tak grany jako top pick. Nigdy nie był grany jako top. Top pick zawsze był gdzieś tak grany bardziej niszowo i teraz widzimy, że Leo próbuje z nim pograć znowu i pokazać, że Fiddle daje radę. Tak, żeby zaskoczyć właśnie przeciwnika. I pytanie, czy ten szósty level, to jest taki moment właśnie, gdzie wszystko się skumuluje, wydaje mi się, na tym botlane. Fiddle dostanie szósty i on będzie mógł, wiesz, próbować właśnie wskakiwać. Tak. No jego bazowe obrażenia tak w mid-game'ie nawet jeszcze są wystarczająco duże, żeby zrobił sporo zamieszania. W lejcie, jeżeli pójdzie pod full support itemy, to te obrażenia są tak naprawdę żadne, ale to ulti robi i tak dużo zamieszania. O Silence i Fear w lejcie. Jak puści dobrze Tak, jak puści Silence'a, to on się może po pięciu odbić nawet. Dokładnie tak. I a jak się odbije po epicasterze, no to kurczę. To pomyślmy, taki właśnie... Ryze bez użycia z czarów. Jest Rumble, który jak dostanie Silence'a, no nie rzuci Equalizera, nie rzuci ulti. No chyba, że wcześniej ma to Q odpalone, to wtedy jeszcze to go ratuje, no nie? No to tak, ale go ratuje, to jest ale... tak naprawdę chwila, nie? Mhm. A w ciągu, no nie oszukujmy się, jak jest porządny teamfight, to w ciągu 2-3 sekund wszystko już może być pozamiatane, już potem reszta to jest takie dobijanie, gdzieś gonienie zawodników po mapie. No i jeszcze spójrzmy na ten top lane, gdzie mamy Renekton kontra Rumble, tak? Rakieton, tak zwany. Rakieton, albo Reconnecton. Reconnecton, nie, tego jeszcze Reconnecton. Ale generalnie Renekton jest mega silnym pikiem pod względem takim, jak on wbija już czwarty, to się robi zawsze slice, stun, uderzenie, dice, tak? Stun, Q, albo stun, uderzenie, Q, dice. No też tak, no, bo jeszcze ja można jednego autohita tam taktykę, dokombować. Że jak ktoś jest gdzieś z tyłu, właśnie gdzieś tam za miniona jego, to można właśnie do niego doskoczyć, stun, uderzyć go i odskoczyć z powrotem, właśnie z taką pozytywną dla ciebie wymianą. Wymianą, tak, zawsze wyjdziesz na plus. Swoją drogą, Renekton jest dość prostą postacią do grania. Tak. I sam naprawdę mocno. Potwierdzam, naprawdę mocno. Topów w ogóle prawie nie gram, ale jak byłem zmuszony, to Renektonem się bardzo przyjemnie gra, więc... No i ultima fajne, prawie takie samo, ile nie identyczne jak Nasus. No masa. Jak Nasus. No, buduje masę. Masa i się poci generalnie. Tak, pływa z niego i zabierz skidoka. Renekton rośnie, robi EOI obrażenia, no i ma tam dodatkowe bonusy. No dokładnie tak. My już pomału mamy gierkę załadowaną, więc będziemy za chwileczkę przechodzić do ekranów z grą. Pytanie, czy jakiś invade? W zeszłej grze widzieliśmy, że Mymowi bodajże się udało ukraść red buffa. No wzięli dwa redy od razu. Imperium, no. Eliska sobie zrobiła w swojej dżungli, natomiast Mokaty ukradł z dżungli przeciwnika. I ten, nawet nie tyle Mokaty ukradł, został ten red buff oddany maklerowi, także na liniach mieliśmy dwa czerwone buffy. No na starcie to było niesamowicie groźne. Jeżeli ma się na AD carry na pierwszym levelu red buffa, to jest taki połk, no tego się tak, dokładnie. Nie da jeszcze, jak masz tak duży range jak Kog, znaczy wiadomo, że zawsze tam ten range jest większy z czasem, ale i tak był wystarczający. Dobra, mamy już start gry, także przechodzimy do ekranu z gry. Widzimy przedmioty startowe, Caitlyn no zaczęła i na dole z Doranem. Niebieska drużyna to oczywiście Anexis z góry czerwoni, Keita Gaming. Pytanie, która drużyna wygra, która przejdzie do finału w pierwszy mecz Best of Three? Tak, Nami kupiła jednak jednego zwykłego warda i myślę, że on może być jedynie po to, żeby postawić go w krzaki, żeby widzieć, że Fiddle tam stoi w tych krzakach albo nie, w tych na linii, mówię o linebushach, tak? Czyli tych liniowych krzakach. Dokładnie, przez to zaczęła bez itema na manę, tak? No i Rumble popełnił błąd, bo on nie powinien tego, według mnie, tego zwykłego warda kupować. No nie jest mu zupełnie potrzebny w tej chwili. Ale albo ping, albo żaden. Pytanie, czy nie mamy przypadkiem jakiegoś lane swapa? Zobacz, Draven jest z góry ustawiony przez Keita i wystarczy, żeby tam właśnie doszła potem nad nami support i prawdopodobnie będzie mieć właśnie lane swapa ze strony Keita. Zobacz, tutaj Rumble wchodzi, spinkował sobie tribusz. Ale popatrz, że Leo też tam ma pinka i już chyba odpinkował jakiegoś warda. Tak, zobacz, on tutaj postawił pinka jednak, no. Dokładnie tam. No, to jest takie miejsce, w którym właśnie Ewelinka mogłaby wchodzić. To jest miejsce, gdy puszują mocno, to tak naprawdę Ewelinka, jak chce zajść ich od tyłu, to musi właśnie ominąć Drake'a od góry totalnie, tam obok midera, iść tam, przybić mu piątkę ewentualnie, iść na dół i właśnie Trybusza spróbuj zajść. Ale tu mamy Pingwarda, więc to nie będzie, to będzie patrz, od razu zauważone. Faktycznie nami się tutaj zbliża do tak, Draven. Mamy lane swapa. Renekton na Draven i nami, więc pytanie, kto pierwszy odpadnie z toperów. Ale to nie za dobrze dla nich, według mnie lane swap nie powinien być korzystnie w tej sytuacji dla Kejty, bo wiesz, tak jak mówiliśmy, nami plus Draven mogliby czy łatwo ja ukarać Fiddla. Może, czy ja wiem, generalnie wydaje mi się, że może chodziło im o to, że Renekton wypadnie gorzej na lane swapie, niżeli Rumble. Ale tutaj też mogło chodzić o ten,
opozycję mapy, że nami z Dravenem też chcieli mieć golemy, bo wiedzieli, że przeciwnik będzie miał golem advantage, więc to jest jedyny taki czynnik, no plus to, że pomogą Zedem, że pod względem dżungli im się ten najsłab bardziej opłacał. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w prime tak naprawdę, bo nie wiem, czy Fiddle z Caitlyn na Rambla, czy właśnie Renekton na Draven nami, gdzie tam, wiesz... Sporo też może się wydarzyć pod względem tego, gdzie Ewelinka pierwsza zawita, tak? Bo patrz, jak Rumble jest tutaj ciężko połkowany. Jeden autoatak Caitlyn zabiera naprawdę dużo jego życia, no. Nie wiem, czy on ma po prostu mało armora, czy to Caitlyn ma tak dużo AD. No 72 AD ma Caitlyn, Rumble ma 37 armora. No zobaczymy, ale no, pierwszy level, nie oszukujmy się, to z mega squishy, jeszcze mają golem advantage, tak jak mówiłeś, więc szybko wbija drugi level i już może, powiedzmy, nie wiem jaki tam skill był wybrany, siatka, no więc jakby co, jest ucieczka albo właśnie te combo takie, EQ od razu, to jeżeli zostanie trafiona siatka, to tu zawsze tam dociera, jest kolejny damage. No Nocturne nie ma zbyt wiele HP w tej chwili, no zostało mu troszkę pokój jeszcze, więc ma je jak odnowić, może tutaj będzie od Nocturna podejście na mida, zobacz. Ale FK też już tam podchodzi na topa do Renektona, chce mu chyba pomóc odepchnąć, no bo Renekton raczej nic nie zrobi. Podczas lane swapa niesamowicie ważna jest wtedy funkcja junglera, że podchodzi i oj, Ewelinka tutaj złapana i dość srogo zharasowana. No Nocturne był na midzie, ale nic nie zdziałał, Ryze jeszcze tankował creepy, stracił pewnie na tym manę i troszkę HP. Ale Nocturne kampi dalej, popatrz, może mu się tam coś uda wykampić. No to jest dobre pytanie, bo jeżeli Twisted w tej chwili popełni błąd, to straci co najmniej flesza, jeżeli Nocturne dobrze wejdzie. Jest Fear, więc Fira musi wyfleszować jak najszybciej, bo z Ryzen są w stanie go wtedy zabić. Bardzo, bardzo szybko. No i widzimy, że pokowany jest w tej chwili turret na botlane przez Caitlyn. No, w zasadzie przez Fiddla w tej chwili jest pokowany. Leo tutaj oklepuje cały czas, nic sobie nie robi. Właśnie to, co Leo mi powiedział, że w mecie są supporty, które mają CC i które mają jak połkować z zasięgu. I Fiddle ma, Zyra tak samo, ma jak ale połkować z zasięgu. Ale popatrz, jak to bardzo ładnie wykorzystują ten advantage tego lane swapa. W tej chwili połowa HP na turecie, więc prawdopodobnie go skończą i wymienią się z jakimś innym lane'em. No tak, no Draven nie jest do puszowania turetów, więc on się do lane swapa średnio nadaje. On jest po prostu kimś karatorem linii, tak? Czyli strzelili sobie jednym słowem w nogę. Strzelili sobie w nogę. No o tyle, o ile lepiej im to wyszło z dżunglą, to znaczy teoretycznie lepiej z dżunglą, z tym dżunglowym adwentyczem, o tyle gorzej im to wychodzi pod względem niewykorzystywania potencjału postaci. No tak, teraz FK czai się tam na top lane. Wchodzi tutaj Niku i czy tym razem się uda coś działać? Jest mocno obita nami, będzie to najprawdopodobniej martwa nami, ale jest ładny, bardzo ładny stun od niej. I czy się uda poszedzenią flash? Nami się jeszcze uleczyła. Jest martwa Ewa, oddany Dravenowi double buff. Draven z double buffem na lane swapie jeszcze z first bloodem. Oj, duży błąd, chyba to był zły call. Throw, tak, to tam coś nie wyszło, już prawie ta Nami umierała, ale... Nami zrobiła idealne podbicie, potem się pięknie uleczyła, no i Ewa się zdzieliła. A Draven cały czas, boom, siekiera i... Tak, dwie siekierki, które no, zaskoczyły totalnie. No ale w międzyczasie ten turret na bocie został pchnięty, co było całkiem do przewidzenia, ponieważ dwa autoataki dystansowe. No turret zawsze spoko, 1-0. No i w Goldzie o dziwo, znaczy no nie o dziwo, oczywiście Anexis wychodzi lepiej, no bo turret jest bardziej, więcej warty, tak? Tak, większym obiektywem, tak. Pytanie tylko, czy konsekwencją oddania tego fraga na górnej linii nie będzie pchnięcie wieżyczki również i to wieżyczki Anexis. Tutaj już od razu idzie kolejny lane swap, ale ciężko będzie dlatego... No, tak, Caitlyn nie wiem, czy to zdąży, znaczy nie, zdąży no, na pewno, zdąży. Tylko pytanie, czy zdąży ratować Renektona, bo Reconnecton pójdzie do bazy po przedmioty tak. I będzie mierzył się z Rumblem. No tak to musi wyglądać, tylko najważniejsze jest to, żeby Caitlyn zdołała z Fiddlem jakoś wydefować tą wieżę, żeby zachować swoje złoto. Oni muszą teraz defować i farmić na górze. To jest ich zadanie i nie dać się zabić temu wściekłemu Dravenowi. Dziuki, tak jak dziuki to... musi robić dziuki, dobrze, żeby nie dać się złapać Nami, wiesz, i podbić do góry, bo wtedy to się ciężko generalnie dla niej... Strasznie się to skończy, na double buff Draven to jest okropne wręcz. Ale jestem pełen podziwu, jeżeli chodzi o grę Caity. Świetnie sobie radzą. Tak, ale Anexis moim zdaniem gra tak bardziej solidnie, zauważ, że tak, że o, robimy turret, dobra, szybko swap, robimy drugi turret. Tak totalnie solid play, ale tam w tym jednym momencie, gdzie zginął FK, brakło. No to był błąd ze strony Anexis, ewidentnie, no nie powinna FK wchodzić na taki gang jak tam był. Tym razem wchodzi, jest ulti od Twisted Fate'a, mamy złapaną Nami, ona już nie ma dostępnego flesza, więc raczej tutaj padnie. Jest frag, jeden to frag dla wyrównało się. No szkoda, że nie udało im się odzyskać tego double buffa, mogli tak, próbować transfer. bardziej
bardziej w tego właśnie, no, Draven, ale wiesz, Draven nie był pewny. I Draven ma jeszcze flasha, o ile się nie mylę. Nie ma flasha, więc nie. Mogli teoretycznie, no, ale Nami była pewniejsza, była dalej wysunięta, umówmy się. A Draven sam i tak nic nie zrobi, a te buffy mu w końcu spadną. No i przez ten czas jest w defensywie Draven, to się też głównie liczy, więc Caitlyn razem z Finnem tak, nie może wykorzystać tych buffów. Tak, i będzie połkowany turret w tej chwili, zobacz, tam jest troszkę taka gruba nawet fala tych minionych, więc no, przynajmniej z jedną trzecią wydaje się, że oklepią tej wieży, jak nie więcej. Nami już tutaj biegnie, żeby tą wieżę ratować. Jeżeli zrobią dwa turety, to koło 8 minuty, 9, 2 turety, 2 do 0, to jest masa takiego darmowego w zasadzie golda. No, to by było bardzo ciekawe dla Anexis, ale myślę, że Kejta nie da się tak łatwo. O, i popatrz, tutaj jest wejście od Nocturna na Fiddle, ale Fiddle też nie daje. Fear za Fear. No, chyba nie mają jak tutaj złapać. Ale gonią twardo Kejta. Dalej są flashy, dalej Fiddle. Caitlyn mają flashy dostępne. Oprócz tego jest Fear od Fiddla, który mógłby pomóc przyjrzeć przez siatkę. Caitlyn, który chroni przed F-ką w tej chwili. Kejta Gaming, tutaj z tej strony. Na górze. No, Ewa tam nie będzie miała co zrobić. Nie, ona to zostanie od razu zauważona. Musiałaby wchodzić tam, wiesz, że mida generalnie. Przenieśmy się na chwilę na bota. Zobaczmy, jak radzi sobie ten Rumble. W tej chwili ma już 7 level, zobacz, podczas Renekton ma dopiero 5. Zobacz, no i popatrz, farmę. Renekton nie jest nawet blisko 6. 42 creepy Rumble. No, Xaxxus... 14 last hitów na Renektonie. No, Xaxxus nie ma last hitów. Ja rozumiem, że on miał ciężko. Tak, tak, oczywiście. I teraz jest ten moment, kiedy on musi last hity odrabiać. Tu jest paręnaście klipów przynajmniej. Więc jeżeli je ładnie last hituje, to na pewno będzie miał tych last hitów tak koło 30 po tym wave'ie. No i tak, jeszcze Rumble wraca, tak, on będzie miał porówno last hitów. To nie jest taki disadvantage. Po prostu nie miał creepów jeszcze przepuszczanych do siebie. Wbije creepy, wbije level. Idealnie. On będzie pomału nadrabiał. No, trochę ten lane swap go tam zabolał w górę jednak. Renektona. Ja myślę, że trochę bardziej niż trochę. Trochę bardziej niż trochę, no ale trochę tak, bardzo. No. Ale bardziej to zabolało chyba Kejtę, bo jednak stracili wieżyczkę i teraz cały czas to właśnie Anexis próbuje pchać tą wieżyczkę na górze. Oni się teraz starają, wydaje mi się, że Anexis stara się teraz zrobić drugiego tureta na topie i potem się przenieść na mida i zrobić trzy turety jak najszybciej, bo to jest mega gold, tak? Bardzo ważne. Oj, Rajstaj podchodzi do TF-a i nie wiedział chyba, że jest tu F-ka. Nie, on musiał wiedzieć. To w takim razie pełnił błąd, ale to był bajcik, bo jestem już Rumble, zwolniona F-ka. Rajst padł i chyba będzie to 1-1 z tym, że F-ka po raz kolejny oddała buffki. No to był bajt, to był fajny bajt, to był bardzo dobry bajt, ale tak. Nie przyniósł efektu, tam tak ledwo padł ten Ryze. Za bardzo dał się oklepać troszeczkę na początku. Mhm. Ale bajt był fajny. Tak, bardzo, bardzo tam ładnie wszedł z equalizerem, z ultimatem, jak ktoś nie wie. Rumble właśnie zeslowował i jeden za jeden. O, i tutaj jest właśnie Caitlyn złapana, podbita i Draven oczywiście ją fokusuje, ale... No, musiała siatkę zagrać, tak, musiała zagrać siatkę. I ta siatka była wystarczająca. Życia już nie ma, ale ratować. Jest. No, ale ma dalej barierę i ma dalej flasha. No oprócz tego ma Vampiric Sceptera, dzięki któremu uleczy się z klików. Tak. Właśnie przez ten swój daleki zasięg. To jest to, o czym jeszcze mówiłem przed grą. Tak to musi działać z Caitlyn. Kosa z lifestealem oczywiście, żeby mieć pewien sustain, utrzymać się na linii w tej chwili i coraz ciężej im idzie generalnie puszowanie tego tureta. To jednak Draven z nami odpuszowują go bardzo ładnie. Nie no, bo Fiddla nie było, Fiddle był w bazie. Teraz zobaczysz, że będą puszować dalej. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydaje mi się, naprawdę że tak, teraz no. Jest dość wyrównania na tej linii. Zobacz, jak te miniony porówną w zasadzie giną i nie wiem, potrzebuję teraz pomocy F-ki, ale F-ka będzie miała ciężko, bo ten ward póki co stoi pinki, nie wiem, czy się na niego nie nadzieje, albo odejdzie od lane, od lane'a właśnie, od lane'a nie ma wizji. O, popatrz, jak się odbijałem, fajnie te kruczki, dałem silence, no nie jest to duży poke, ale jest to poke. Tam, nie, tam nie chodzi o poke, oj, oj, tutaj zbajtował, była widziana F-ka, był wykrzyknik tak. Nad jej głową. Niestety. W ogóle nie podszedł tak, jak powinien. Powinien chyba podejść bardziej od krzaka, tak mi się wydaje. Szczególnie, że jeszcze nie ma swojego ulti, które pozwoliłoby mu na... Albo przyczekać, aż oni bardziej bait złapą. Wiesz, głębiej połkną. Okej. Teraz na topie mamy... Teraz mamy Nocturna, który chce zgęgować. Znaczy, że to jest tak, Nocturn czeka, aż wejdzie F-ka. Czy ta F-ka spróbuje? Jeszcze raz, jeżeli spróbuje, to Nocturn wlatuje z ulti, jest 3-3 i raczej byłoby to wygrane. Dla Kejty. No tak, mamy w sytuacji... Patrzcie, Kreis fajnie sobie ping warda postawił na midzie, żeby właśnie F-ka nie była w stanie go zaskoczyć. Wszędzie te pingi. To się odbija na ekonomii graczy, tak? Są zmuszeni odbija się do, na ekonomii, ale jeżeli F-ka się nie nafarmi, to będzie słaba. Tak, to się opłaca wtedy. To wówczas... F-ka jeżeli znowboluje, to jest ciężka do zatrzymania. A jeżeli po prostu... nie znowboluje, to jest gra 4-5, dopóki nie zrobi fragów w teamfightzie. No tak, bo po prostu potem wyskakuje F-ka i jest takie, o kurcze, ginę, bo i dogonicie... I tylko spamuje pokój i skoś szlas, tak, tak, szlas, tak. Jeżeli się nawiduje, to tak jest, no, ale właśnie jeżeli się nie nawiduje, to FK jest strasznie już. Tak, jest, no jest po prostu nieużyteczna. Oni robią wszystko, żeby FC nie oddawać tych fragów w lightning phase, bo to jest w tej chwili kluczowy element tej gry, tak mi się właśnie wydaje. No i jeżeli porównalibyśmy tą grę do ostatniego Best of Three, czyli gdzie bym rozgrywał na Imperium, no to tutaj mamy bardziej, wydaje mi się, rozgrywkę wyrównaną dla obydwu właśnie...
Nie ma tylko tak, mega tak, stompu, tak. Nie ma jakichś nie cheesero, ma stompu, tylko... jest na razie 2-2, 11 minuta. Przewaga w goldzie dla Nexus, aczkolwiek jest to jedyne 1K. Więc ten meczek jest zdecydowanie taki bardziej, spokojny. Można by rzec, nie tyle spokojny, co na większym jakby poziomie. Keita pokazuje, że daje z siebie wszystko i że nie podchodzą tak jakby do sprawy lekką ręką. No tak, żaden zespół nie ma po prostu łatwo, tak nie... Trafili na dobrych przeciwników obydwa zespoły, że tak powiem. No trafili na najlepszych, muszą no się tak, starać. No tak, najlepsze drużyny polskie oczywiście, stawka 10 tysięcy złotych. No i FK teraz zobacz, że Nektona tutaj próbuje jakby wesprzeć na tym botlenie głęboko, on tu jest popchnięty do przodu. Oj, tam zauważony. Rumble nie może za bardzo się sadzić, nie może wychodzić zbyt daleko, ponieważ Rice... przepraszam, jaki Rice, FK wraz z Nektonem mogliby go złapać. Stun plus slow to jest raczej deska. No tak, no deska. No dokładnie, ciężko, ale patrz, teraz się tutaj Chai Nocturne, on już ma, z tego co widzę, 7 level, więc może spróbować skakiwać z ultimate'em, nie? I patrz, tam będzie dive, tam będzie dive, bo Ryze też podchodzi. Pytanie tylko, czy TF przyleci na czas i czy jego ulti cokolwiek może pomóc. Wiadomo, że tam Fiddla, ten Fear może coś uratować, no ale to jest Fiddl. Oj, patrz, patrz, co Fiddl robi. Nice, został zauważony, Nocturne wlatuje, ale wlatuje tam też TF, piękna kontra, spalony flash, źle spalony flash przez Ryza, piękna kontra Genku ze strony TF-a. No i Nocturne jest bardzo obity, TF również, czy uda mu się zagrać żółtą kartę, niestety zostaje podbity bańką i mamy w tej chwili 1-1, ale to była sytuacja 3-4, już dochodzi tam Renekton, jest zagrany Fear przez Leo Flash i będzie to martwa nami, raczej martwa, tak, dokładnie, jest z nami martwa i jeszcze próbuje Renekton kogoś dogonić. Dobre wejście od Xaxusa, był na... oj, niestety FK tutaj ma kłopoty, pozostała dorwana przez Rumble'a, musiała odejść, ona to jeszcze powinna przeżyć, ale nie, jest ulti Rumble'a i Flash niestety tutaj nie pomógł, niestety nie pomógł. Ale Rumble też może zostanie zabity. Jest Fear, był stun i będzie deska, ale tam jest już Ryze, wstał Ryze. Co za teamfight, co cóż za dzikie wymiany, naprawdę chyba najdłuższy teamfight z największą ilością wymienionych fragów jak do tej pory. To było takie odbijanie piłeczki. Teamfight dzisiejszego dnia. Tak, naprawdę. To było odbijanie piłeczki. My ci zabiliśmy tego, w ten sposób ty zabijasz tego. Dokładnie i tak, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka piękna przeplatanka fragów. Zaczął się od 4-3, potem ginie jedna osoba, dochodzi następny zawodnik, jedna ginie osoba, znowu ktoś dochodzi, teleportacja, potem na końcu. No i mamy tutaj... No i patrz, i znowu jest wymiana, bo oni wezmą smoka, a Caitlyn weźmie wieżyczkę na topie. Ale fajna gra, naprawdę wyrównana. Bardzo fajnie odbijają sobie właśnie tą piłeczkę. Ale zobacz, no w goldzie dużo lepiej jak na razie wychodzi Anexis. Anexis, tak. No tutaj troszkę... Zwiększyli swoją przewagę. Było 1K golda, teraz mamy 1700. To wynika głównie z 2-0 turetów, tak? W fragach mamy wyrównaną ilość, ale 2-0 w turetach to jest bardzo tak, dużo. Tak, dokładnie. To jest ten gold, to jest ten gold. No i jeszcze TF, jeszcze Twisted Fate daje golda. Dokładnie, tak. No i jak spojrzymy na farmę, no to Twisted ma 30 last hitów więcej od Ryza. Może pokażmy golda. Zobaczmy, jak Renekton stoi w złocie w stosunku do Rumble'a. Rumble ma 300 więcej, to nie jest dużo. Tutaj Nocturne z F-ką 3K. O, F-ka ma dużo więcej golda od Nocturna. Patrz, panie. No tak. 500 golda na plusie. Tutaj jest 5. Oj, tutaj Kerry. Twisted Fate też ma dużo więcej golda. Jeżeli sporo, chodzi sporo. O AD Kerry. 1300 też... golda więcej w tej chwili. To jest dużo na AP Kerry. No i botlane też w 14-15 minucie. No tak, no popatrz, on ma dużo więcej golda, mimo tego Ryze jest chyba silniejszy, jeżeli chodzi o moc umiejętności, tak? Czyli chodzi o jego skille, które zdają naprawdę kosmiczne obrazy. Wydaje mi się, że Ryze jest mocniejszy w lejcie. Ryze jest mocniejszy w takim all-in, a TF jest bardzo dobrym pokerem. I... tutaj się, dobre, przydaje, tak. Tutaj się przydaje jego potencjał. Tutaj się pokazuje jego potencjał i przydaje się jego AP. No i Reconnecton nadrobił. No Reconnecton już nadrobił, pojawił się bardzo fajnie właśnie tam wcześniej, w dobrym miejscu, w dobrym czasie. No tak, i mamy oczywiście smok zbity na korzyść Keita Gaming. No ale w tym czasie padła jednak ta wieżyczka. No tak. Oj, popatrz, co tam się dzieje na bocie, co tam się dzieje na bocie. Jest podejście do Rumble'a, no ale chyba nie, jednak nie udało się. Rumble wycofał na czas, gra zachowawczo. Wie o tym, czego może się spodziewać. Tak, wyczuwa tą nadchodzącą. Wyczuwa. Szósty zmysł. Tak. Może inaczej... Oj, popatrz, jak, ale widzisz, popatrz, co mu robi ten Renekton z redem. Jakie to są obrażenia. Jedno combo pół HP. No to jest to, slajsik, bez ulti. Slajsik, tu właśnie stun, jest ten red dodatkowy. Co Renekton ma? Czy on ma w ogóle jakieś item, przedmioty na obrażenia? Obstawiam, że nie za wiele. No, ma Longsworda jednego. Longsword, to no jest i Longsword, to. Longsword mu zapewnia takie obrażenia. Nie. To level i jego mocne skille zapewniają mu
tak duży oklep dla przeciwnika. Renektona głównie się gra pod takiego tanki, wiesz... Tank Castera, jakby dokładnie, nie patrzeć. Dużo życia. On musi mieć dużo życia, cooldown reduction, żeby móc szybciej spamować swoje spele i on właśnie bardziej niż autoatakiem bije swoimi strzelami. On musi trzymać i jest fajny pod engage, tak? Wchodzi jakiś stun, jeszcze coś tam uderzy, ale on głównie ma trzymać się w tym fajcie, bronić ewentualnie dekery i po prostu miażdżyć HP, że tak powiem. Tak, dokładnie. O, i teraz będziemy mieć jakiś teamfight na midzie, jest tutaj złapana, niemalże włączona, broni się tarczą, chyba nie przeżyje, Draven ją zabija, wchodzi do tego Fiddle Sticks, bardzo dobre ulti od Leo, ulti nami też tam wielu podbiło i sytuacja wygląda całkiem nieźle dla Nexus, jak na razie jest double kill dla Twisted Fate'a i mamy 3 za 1, padł po stronie Katy, Nocturne, Ryze, Draven i do tego wieża, natomiast po stronie Nexus jedynie FK, no ta FK się bardzo długo trzymała właśnie przez tą swoją tarczę, która jej dość sporo dała. Ale jak tam Katy ładnie wysnajpiła tego Dravena na flash. Leciał ten ostatni pocisk i tu. Tak, dokładnie, i boom. No i od razu zauważ, że no, mamy tutaj przez overpowa od razu na górę przeskoczenie i puszowanie tureta, więc to jest kolejny jakby objective, tak? Po wygranym teamfightie zróbmy jeszcze większą przewagę. Co z tego, że ich zabiliśmy? Może jeszcze popijmy wieżę, zróbmy jakiś damage, tak? Czyli no, biorą wszystko, co mogą w tej chwili na mapie, co się da, zwiększają swoją przewagę cały czas. Anexis aktualnie 3000, 4000 golda więcej. 8 do 6, 18 minuta i mamy taką chwilę wytchnienia na mapie, na naszym Summoner's Rift'cie. Jeżeli spojrzymy na farmę, bo to jest taki najlepszy moment, żeby na nią spojrzeć, mamy już 50 ponad więcej farmy na Twisted Fate'cie i on teraz garną te fragi i zauważy, że już jest 4-1, czyli mega snowballuje. No, 2700 golda z tego, co widzę, ma więcej w złocie, to jest masa. To jest naprawdę sporo. Jest Red Buff, oczywiście przez Ewelinkę wzięto, no ona jest mega squishy, ona jest tak jak mówiłeś, jeżeli się nie wyfarmiła i tak dalej, no to brakło... No, Lady jest nieużyteczna w ogóle, Ewelinka, w tej chwili, przez coś takiego. No właśnie przez to, że było tak dużo pinków na mapie, widzisz, jest problem z tą Eweliną, ona zbajtowała, rzuciła tarczę, trochę przytankowała, mało co damage'u zrobiła. Bazuje tyle dobrze, że stworzyła sytuację dla swojej drużyny, bo tak to by była bezużyteczna, bo ona w teamfight'cie nie ma szans na zrobienie czegokolwiek przy takiej ilości fragów. FK naprawdę potrzebuje dobrego kopa na start. Ona bazuje po prostu na takim Assassin's Style'u, tak? Dokładnie. No jeżeli się nie sfarmi właśnie w Lightning Phase'ie, co było dobrym ruchem ze strony Katy. Nie ukrywajmy tego, no zrobili świetną grę tym, że właśnie były wszędzie pinki, dlatego FK jest w tej chwili mało użyteczna. Dobrze dla Nexus oczywiście, że reszta teamu nadrabia to, że FK jest useless. Ale Kate'a, no zobacz jakie oni mają postacie, mają Rambla, Ryza, Nocturna, który w lejcie też jest fajny, bo może na carry wskoczyć. No. Draven na ulti też jest dobry teamfight. O, jest właśnie wejście od Ewki. Może tym razem to jej zostanie oddany frag, bo raczej Rumble tutaj pada. Nie ma w tej chwili... ma flesza. Jest flesz przez ścianę i leci za nim Renek. Ewka też poleciała. No, chciała wziąć tego fraga, ale się chyba nie zgadało. Więc Xaxus zgarnął tam fraga. Rumble wyszedł zdecydowanie z daleko. Opresji takie lekkie, wydaje mi się, że Nexus w tej chwili. O i popatrz, Leo już ma tutaj pinka, bo on chce wiedzieć skąd skacze, prawda? No. Na Fiddle to jest ważne, żeby mieć tego pinka, żeby mieć, przepraszam, nie pinka, a orakla. Ponieważ nami również ma orakla, ale na Fiddle jest to o tyle ważniejsze, że jeżeli on zbije warda w krzakach, to on ma czyste miejsce do skoku. On wie, że go nie widzą po prostu. I on wie, że go nie widzą i może sobie skoczyć, tak? To jest mega groźne i tak. Ma świadomość tego, czy zaskakuje przeciwnika, czy może przeciwnik zaraz na niego wskoczy w pięciu, bo wiedzą, że tam jest, no nie? I tak jak Leo nam zdradzał sekret tego place'u w ogóle, piku tego Fiddla, to chodzi głównie o to, żeby zrobić zamieszanie, tak, dokładnie, w drużynie przeciwnika, bo nie oszukujmy się, w lejcie z support itemami na Fiddle nie robi takiego super damage'u, ale jest silence, jest fear i no wskakuje ten Fiddle właśnie... I właśnie, fear. No wskakuje Fiddla wszyscy... Ja, że wiesz, w ogóle to jakiś potwór, nie? Tak, no, znaczy wszyscy się odruchowo wycofują, bo masz taką świadomość tego, że może jednak to jest ulti, jednak to jest spell, który może mnie zaboleć. To nic, że on nie boli w lejcie, ale i tak wszyscy się rozpraszają w tym teamfight'cie, są rozproszeni, bo niektórzy starają się właśnie odruchowo wycofać. No i teraz mamy oczywiście podejście pod Drake'a, Keita robi drugiego w tej chwili Twisted, no i tam Rumble out of position, zagrywa ulti właśnie w tej wąskiej ścieżce, która teoretycznie powinna się sprawdzić. O, i w tej chwili Leo ma problem, ale również ma problem Renekton. Pad Rumble, pad Leo, padła FK, pada Nocturne i Nami też już jest na schyłku po prostu, na resztce życia. Udało się odfleszować. Draven też nie ma wiele HP, Ryze'owi brakuje w tej chwili troszkę many. Czy będzie tam tą zagrana Twisted Fate'a, kiedy nie odpala tarczę? Musi fleszować przez ścianę. No jak na razie mamy 2 za 2, przepraszam, 3 za 2 i to na korzyść, a jednak 3 za 3, świetne wildcardsy zagrane przez Overpoa.
niesamowicie wyrównanie wygląda ten bardzo wyrównany pojedynek. Obydwa bardzo fajna gra, teamy. Słuchaj. Super to wygląda. Myślę, że wiele osób się nie spodziewało tego, że ta gra będzie aż tak wyrównana. Nie, Leo tam trochę za szybko wydawało mi się wskoczył i po prostu został taki instant sklepany, momentalnie zniknął tak, gdzieś tam. Tak, wydawało mi się też, że Celaver miał barierę i on jej użył tak dopiero... Inaczej, on wycofał się, dopiero potem użył bariery, urwał za dużo darmowych autohitów. W międzyczasie, gdy mógł odpowiadać też swoimi autohitami i wykończyć na przykład, albo przynajmniej poważnie podbić. Oj, Flash? O, Flash, tak, to był bardzo taktyczne zagranie. Flashnął, zagrał stuna, odsunął się i już tam doszła FK. FK nie chce walczyć jeden na jeden z Dravenem, ponieważ on mógłby ją łatwo tak, ograć. Łatwo mógłby ją ocykać. No cóż, każdy z tych teamfightów, znaczy wcześniej teamfighty wyglądały na takie bardziej po stronie Anexis, ale tu mieliśmy Drake'a i ten teamfight był do końca, no nie do końca, bo wiadomo, która drużyna wygra, tak? Mieliśmy bardzo mało HP i każdy w zasadzie skill danej postaci był w stanie zabić przeciwną postać. Właśnie warto też zauważyć, że Rumble był zupełnie out of position, ale out of position pod względem liczebności, bo wszedł mu TF na plecy, a z przodu miał jeszcze dwóch. Mhm. Ale on wygrał tego inaczej, on wyszedł obronną ręką z tego teamfighta, rzucając ulti po tym wąskim przejściu, co zabolało bardzo Anexis. Mhm. Bo stali w tym ulti naprawdę dobrą chwilę, zanim Rumble padł do końca. Tak, Equalizer jak najbardziej świetnie zagrany. No a w tym czasie właśnie tam Leo coś wskakiwał, no i Leo też się w tym czasie wyłożył. Także po jednej stronie został poniekąd złapany Rumble, po drugiej stronie poniekąd złapany Leo. Taki skillshot festival, także, kto trafi, ten zabije. No i tam Twistedowi się udało wyhaczyć nami. A to jeszcze na końcu o tym mówisz? Tak, na końcu jak właśnie, na końcu każdy ma 200 HP i takie totalnie, wiesz, wild każdy dżuk, kto kogo trafi, to go zabije, dokładnie, wiesz, one shot, one kill. Zobaczmy, jak wygląda rozkład fragów. No 3-0 ma Caitlyn, Draven ma 4-1, czyli ma jednego fraga więcej, więc teoretycznie powinien mieć też ze złotem troszkę lepiej, zobaczmy. No ma gorzej, no bo te globale. Więc Kate, no ale chyba obrażenia jednak ma większe, Bloodthirster plus ten, plus Last Whisper, no to jest to. Caitlyn natomiast idzie bardziej pod crity. No tak. Tutaj no będzie chyba, albo tutaj raczej Static Shift, myślę, pójdzie. Chociaż ludzie wracają do Phantom Lancerów. Ja częściej, czy powiem ci szczerze, że Fantoma ostatnio widzę, bo ten movement speed jednak jest przydatny. Troszkę mobilność większy. Jest bardzo ważna dla ADC-era. Szczególnie Caitlyn jest takim najmniej, wydaje mi się, mobilnym ADC-era z wszystkich. No nie, no jeszcze jest Ashka. Tak, no ale jednak z tych takich... Z tych z doskokami, tak? Tak, o tym normalnie. Mówisz. No bo ta jej siatka nie jest tak dobra jak na przykład odskok Ezza, nie jest tak dobra jak odskok Tristany. Nie, nie, totalnie. To ona właśnie to pod względem mechaniki ucieczki, to jednak siatka to nie jest taka super. Siatka jest troszkę lepsza od kręcenia się Wayne w ten sposób. No to tak, no ale to Wayne zaś pod takim względem... Ale Wayne ma znowu ulti na krętnika, więc no tak, no... Z postaci granych w mecie mobilność Caitlyn leży. Oczywiście mowa zapala teraz, zobaczy, wskakuje Nocturne. I pytanie, czy to tutaj nie popełnił błędu overpo, ale mamy fraga dla oczywiście Anexis i wchodzi dalej Renekton z ulti. Puszczone i chyba totalnie w ucieczce teraz Keita Gaming, chociaż też Draven po no nie do końca wiadomo, jak to się skończy. Leo wskoczył, piękny Fear, Ryze totalnie zmieciony i jest tam dalszy chase, jeszcze FK biegnie. Całkiem możliwe, że kogoś tu zdejmą. O, dziwię się, że jednak wycofali. Chyba nie chcieli tracić czasu, chcą po prostu pushować lub wziąć na Shora. No i kolejna przewaga, mamy już tutaj... O, jest tam snajpowanie jakieś? Nie, chyba to jednak zabrakło. To chyba Draven zasłonił Rumble, wiesz, tak mi się wydaje. Tak to musiało być. Widzimy teraz, będzie pchanie mida, ale wrócił już Nocturne, więc no... Nie wiem, czy im się to uda. Nie, jednak nie uznali, że to jest zbyt ryzykowne. Lepiej wrócić, bo za chwilę jakoś powinien pojawić się Smog. Dokładnie tak. No i pytanie, czy Smog będzie dla Anexis tym razem, czy jednak kolejny dla Keita Gaming. Zobacz, Anexis już ma 5500 golda przewagi. Już sobie wypracowali. To jest sporo, 5 fragów więcej, 3 do 0 turety. To jest głównie ten gold, tak mi się wydaje. Bo fragi, nie oszukujmy się, to jest łatwo to drobić. To jest taki potem współczynnik. No, jak już jest 10 fragów przewagi, no to dobra, no nie oszukujmy się, ale... Stres powstaniesz, ale turetu tak, nie odbudujesz. Ale chyba Heimer mógł kiedyś jakoś leczyć wieżyczkę. Heimer leczy wieżyczkę. Tak, ma pasywa, leczy, który... jeżeli stoi obok tureta, to go leczy. Ale odbudować nie może. Nie, jednak się nie niestety jednak się nie, jednak nie, tak więc... No to jest taka ciekawostka. Ważniejszy jest w grze zawsze push niż fragi. Tak, czekamy. Lepiej mieć wzięte 2 towery i 0-4 na przykład. Tak, to jest zdecydowanie lepsza sytuacja. Niż mieć 4-0 i nie mieć wieży wziętej. Mhm. Fragi się zdecydowanie łatwiej potem już odrabia. No i w przecinek gold to widać czarno na białym. Co się bardziej
Ale nie tylko na gold, też chodzi o łatwość zbierania obiektywów. Kiedy pchniesz wieżyczki powiedzmy na midzie, topie i bocie, to wtedy możesz łatwiej wejść w dżunglę przeciwnika, bo jego creepy są automatycznie dalej. On musi stać dalej, wiesz, przy swoich creepach. Wtedy, dokładnie. Wiesz, on stoi tam dalej, odpycha te creepy. Tak samo jest ze smokiem, smoka łatwiej wziąć. Jak puszczasz już inhibitory, to już na szora całkiem łatwo wziąć. No tak, i jak wspominaliśmy, wardy zabijają, więc łatwiej jest od razu wardować, przez co ma się wizję. Dokładnie, ma się większą kontrolę nad nie tylko linią przeciwnika, którą odsłaniają potworki, ale i jego dżunglą, bo dużo łatwiej w nią wejść i postawić właśnie tamte niebieskie lub różowe oczka. Mniejszy obszar generalnie do zwardowania wówczas. Im bliżej bazy wroga, tym mniej miejsc musimy zwardować, żeby mieć taką... Tak, o, tutaj poszedł teleport od Ryza. Dziwne, to dziwne. Chyba chcieli tutaj wymusić sytuację 4 na 5, no bo Renekton jest jeszcze na bocie, ale właśnie z niego wraca. Nie chciał iść z buta, może. Teleportował się, tak, leniwy Ryze. Oj, tutaj trochę ten trap. Nocturne chciał zdjąć trapa na tarczy, a dostał wildcardsy i bo groźnie przez chwilę się zdziwił, na pewno. No, Keita ma teraz trochę te linie boczne niepopchane, więc zdecydowanie Nexus ma lepszą sytuację tego teamfightu, jeżeli by nastąpił. No i tak jak mówiłeś, chyba pod Drake'a się teraz przygotowują, może go w końcu zrobią. Jest ping, oczywiście zbity od razu i teraz pytanie, która drużyna? Equalizer, bardzo ładnie zagrany przez Rumble, oczywiście leci jest fala. Fala od nami. Ale trochę nietrafiony, wskakuje tutaj Nocturne i oczywiście zrobiony dla Nexus smog, ale Renekton wskakuje na ultimate, jest na feature złapany Draven, prawdopodobnie zginie, bardzo ładnie tutaj Leon zagrał i Nocturne niestety ucieka totalnie. Keita Gaming musi teraz uciekać, double kill. No i pytanie, czy będą teraz dalej pushować, czy zrobią jeszcze turę, jest Twisted Fate, ale... Jest ulti Twisted Fate'a, jest złapany oczywiście Ryze i kolejny double kill, 4-0, zrobiony smog, więc mega. Dużym błędem było to, że Renekton mógł sobie ze strony Kate oczywiście błędem, że Renekton mógł sobie wskoczyć na Dravena bez problemu i ten Draven był out of position. No tak, nikt go nawet nie próbował bronić. Nami już nie miała fali, Rumble nie miał Equalizera. Nie było go czym bronić tak naprawdę. Draven dostał Fira na dodatek od Fila, więc on po prostu stał i tak, się kręcił w kółko. No nie było go czym bronić, bo to właśnie Kate'a chciała zaengage'ować tym ulti Rumble'a i ulti Nami, prawda? Tak, ale ulti Nami chyba w nikogo nie trafiło, poza smokiem, może jednego gracza tam zahaczyło. No doesn't matter, bo powinno większą ilość. I to ulti powinno być bardziej do bronienia właśnie Kerry. Tego brakło w teamfightie, bo myśleli, że zaengage'ują, że wjadą w Anexis i ich rozczaskają, ale tak nie było właśnie. No i mamy wzięty inhibitor, a przewaga Golda urosła diametralnie do prawie 10 tysięcy. Tak, to już jest 10 tysięcy, no. Ciężko będzie sobie z tym dać radę. No to jest ze strony Keity, ale jak na razie ta gra naprawdę trwa dość długo i fajnie wygląda. Ale zrobienie takiego obiektywa, jakim jest Mach 4 fragi inhibitor, to tak naprawdę to... Takiego full szczęścia brakuje jeszcze tylko zrobienie na szorę, tak. I można to już jesteś wtedy. W zasadzie pewny zwycięstwa, no nie oszukujmy się, ale to już jakiś mega cud by się musiał zdarzyć, żeby coś takiego przegrać, nie wiem, jakiś disconnect czy coś, a to raczej czegoś takiego nie spotkamy. Chyba, że cicu kable kopie. Chyba, że cicu właśnie, albo przegryzie, nie wiem, głodny czy coś. Tymczasem mamy oczywiście tutaj brana dżungla przez Anexis, taką chwilę wytchnienia mamy, no... Myślę, że Keita Gaming teraz stara się wymyśleć coś, czy mogą zaskoczyć. Na pewno będą walczyć o tego Nashora do samego końca, bo jeżeli go stracą, to na 99% już przegrali. W tej chwili. No tak, no. A to jest dopiero pierwsza gra, słuchaj, to jeszcze nie jest koniec. Tak, przypomnijmy za tych wszystkich, którzy teraz dotarliście na tego streama SL Balance 3, że mamy to Best of 3 Anexis kontra Keita Gaming. Pierwsza gierka, więc wszystko jeszcze przed nami. Półfinałowy meczyk. W finale już Mym czeka. Pytanie na kogo? Jeszcze muszę wspomnieć, że komentuje dla was Diz i Tybek. Tak, dokładnie. To ja Tybek. To ja Diz. Trolololo. Trolololo. Nie no, żartujemy. Oj, teraz mam właśnie to podejście pod Ryka. Patrz, oj, ładnie popatrz, popłynie, ale auto, jeszcze tak, jeden strzał. No, a Peacemakera tam brakowało. Znaczy, no, był podbity, no nie? Ale gdyby ten Peacemaker był zagrany, to ach, idealnie. Fenomenalnie. Ale patrz, Twisted Fate się tutaj stara gdzieś podlecieć, czy uda mu się? On podleciał do Nocturna, ale go kara. Oj, ale jest w tej chwili troszkę out of position. Nie! On jeszcze nie zużył ulti, teraz dopiero go użył. Nami obroniła się falą. Ignite jest stick. Brak... No, nie... Zabita zostaje w tej chwili Nami i patrz, Renekton X-Tax, ale to już będzie mode, koniec. Man mode, to jest po prostu miazga, popatrz. Oj, FK też się oddzieliła zbytnio, musi wycofać, no jednak to nie będzie koniec, zbytnio się rozdzielili. No ale to jest... Ewa nie powinna, tutaj Ewa popełniła błąd, nie powinna gonić za Ryzem, powinna sfollowować team i tam próbować więcej działać, no bo jeden na jeden z Ryzem nie ma szans go zabić, niech się cieszy jeszcze, że przeżyła, prawda? Znaczy, nie nazywają tego do końca błędem, bo tak naprawdę po raz kolejny zabili kogoś, Anexis i Tak, ale mówię, że teraz mogli zgarnąć więcej fragów po prostu, jakby ale Ewa poleciała. Ale może zagrali bardziej, wiesz, bezpiecznie, mówimy bez ryzyka.
Oj, teraz złapany stał tutaj, oczywiście overpower jest oczywiście odpalony. Zonia jest Fear i pytanie, czy zostanie zabity? Prawdopodobnie tak, ale zabiera ze sobą. Zabiera ze sobą Rambla. Pójdę na dno, ale ty pójdziesz ze mną, ale zobacz. Gonią w trzech, zauważ, jest tutaj, flash za flash. Tutaj mogliby powalczyć, no przecież. Anexis, go! Ale Anexis tutaj ma bardzo dobry damage, zauważ, że Caitlyn tak bardzo ładnie tutaj orbokuje. Ja się dziwię, że Caitlyn ich pogoniła, bo chyba było ich mniej. Tak, trzech na czterech gonili. Trzech na czterech zabili gonili? Jednego zawodnika, ale zginęli. Gdzie Anexis naprawdę jest dużo bardziej sfidowany. No to był błąd z ich strony. To był ostatni niestety chyba już taki, ale wiesz, zew ostateczny. Taki już, albo teraz coś ugramy, albo już tak, oddajemy chcieli, grę. Tak, chcieli po prostu zrobić coś, zaryzykować, tak? No tak, wszystko na jedną kartę. No i nie pykło, no ale w sumie no, co innego mieli do roboty, kiedy jest 12k przewagi, czy tam 13, nie? No trzeba było czegoś spróbować, mimo tego, że miał te małe szanse na wyjście, to było lepsze to niż po prostu wpisać kreska FF, slash FF. Tak, więc mamy prawdopodobnie, mamy GG, pierwsza gra wygrana w zasadzie przez Anexis. Pytanie, co w drugiej? Czy Keita podniesie się, stawi czoła Anexis, bo widzieliśmy, że dawali radę, naprawdę, w początkach gry, no, ciężko było stwierdzić, tak jak to miało miejsce w pojedynku MYM kontra Imperium, gdzie MYM totalnie zmiażdżył przeciwnika, wygrał 2-0, tam do 4, do 5 fragów dosłownie, no to w tej grze no nie dało się tego od samego startu ocenić, tak? Więc pytanie, czy jednak będzie Anexis finale i będziemy mieli taki bardziej przewidywany przez większość tutaj osób finał, czy jednak Keita jeszcze pokaże pazur w tej drugiej grze i no, będzie... No, ale zrobili early game, mid game bardzo ładny. Tak. Tak więc jak najbardziej jest szansa na urwanie jakiegoś meczyku, a jeżeli urwą już dwa meczyki, no to przechodzą do finału. Dokładnie także tak. Ja bym tutaj absolutnie jeszcze nie skreślał Keity. Nie, z Keity jak najbardziej nie skreślamy. Tak jak mówię, są ciągle w stanie coś tutaj jeszcze ugrać. No ale teraz... Ja myślę, że czekamy na ostatnie wejście już tutaj dosłownie. No, tutaj to tak, no. Chociaż mega bym się zdziwił, jakby teraz powiedział jakiś troll i nagle Keita, wiesz... A no, czasem bywa i tak, słuchaj. To by było naprawdę... Zdarzają się trolly, troll happens. Taki poślizg kasterski do tego, wiesz, jak już tu powiedzieliśmy, że 1-0 praktycznie. A tu jednak Keita Gaming, puch i zaczęła wygrywać. No ale zobaczymy, te ostatnie wejście, czekamy na nie. Spingowali sobie nawet tą początkową część dżungli swojej, Keita Gaming. Gdzie wejdą? Gdzie się zdecydują wejść? Widzimy, że są zbite dwa inhibitory. Do szczęścia brakuje jeszcze trzeciego, żeby była już taka totalna linia super minionów, idąca w stronę bazy Keita Gaming. No i ten środek. Jest inhibitor, odżył i teraz zostanie prawdopodobnie po prostu zbity. Caitlyn ma niesamowicie wielki damage. Oj, będzie engage od Nocturna. Jest fala od nami, ale Nocturne... Oj, jest on nie umie przeżyć ten i mamy jeden za jeden w tej chwili. Jak na razie. 3 za 1, no nie, niestety, to jest koniec, tu nawet, no jeszcze flash zużyty przez Leo, zobacz. Przypomina mi się taki cytat z Anexis. No dajesz. Jesteś skończony. Także no niestety, Keita w tej grze już, niestety dla Keity, no w tej grze, już nie mają szans na zrobienie czegokolwiek, bo właśnie pada ich Nexus, ale uważam, że Keita ma duży potencjał do wygrania kolejnej.